Hej wszystkim. Dzisiaj lecimy z kolejnym live'em, tym razem z Lalą, z Natalią Konarską. Pogadamy sobie troszeczkę o heelsach i generalnie o Lali karierze tanecznej. Tak więc mam nadzieję, że jesteście tak samo podekscytowani jak ja tą rozmową. Poczekamy tutaj na Lalę. Mam nadzieję, że mnie dobrze słychać. Dajcie znać, czy wszystko w porządku, bo czasami techniczne rzeczy lubią nawalać. Tak więc dajcie znać. Na koniec oczywiście będziemy mieć pogaduszki. O, już jest Lala. Słuchajcie, to nie czekamy dłużej. Lecimy. Czekamy. Połączymy się, czy się nie połączymy? Hejka. Połączyliśmy się. Dzień dobry. W sumie to dobry wieczór. Super Cię widzieć, kochana. Słuchajcie, tak szybko się połączyłyśmy, że nie przedstawiłam Cię jeszcze, bo prawdopodobnie tutaj wszyscy znają Cię, ale ja chciałabym Cię jeszcze przedstawić. Lala, słuchajcie, to jest, tak powiedziałabym w sumie, że mama heelsów w Polsce, bo tak naprawdę z tego co pamiętam, byłaś jedną z pierwszych, która zaczęła tutaj w Polsce promować heelsy. Oprócz tego, i teraz tak, mam ściągę tutaj po mojej lewej, czyli biografię Lali, więc wydaje mi się, że lepiej będzie jak to przeczytam. To tak. Zaczynała w wieku 13 lat. Dobrze mówię? Tak. Dobrze mówię. Yeah. Akurat tego nie mam wypisanego, ale wiem, że w wieku 13 lat. I co? I choreografka, nauczycielka, tancerka i trenerka funkcjonalna, o czym ja w sumie nie wiedziałam nawet, więc fajnie się jest dowiedzieć. FNF, zaczynała w FNF-ie przez 5 lat. Była związana z FNF-em. No i oczywiście dorastała pod okiem najlepszych choreografów, szkoliła się wszędzie. Ja tak tylko dodam, że ja Lalę już, o Jezu, kojarzę nawet, nie kojarzę, znamy się. Już poznałyśmy się chyba w LA, z tego co pamiętam, więc tak, widziałam ją wszędzie tak naprawdę. U najlepszych choreografów byłaś związana z Rich Fam, też kojarzę, bo naprawdę akurat... Jaką miała imię? Przypomnij mi. Rob, właśnie. Pamiętam też go z LA, że fajnie działa dalej. Współpracowała z takimi artystami jak Margaret Doda, Sylwia Grzeszczak, Red Nishis. Jest tutaj tego mnóstwo, naprawdę mnóstwo. Smolasty, Ewelina Lisowska, nie wiem, naprawdę jest tego tyle. Słuchajcie, mam tego tyle. I co? You Can Dance, Taniec z Gwiazdami, Dzień Dobry TVN występowała, więc wszędzie w najlepszych polskich produkcjach, jednych z najlepszych oczywiście, tak więc mega się cieszę, że jesteś z nami, no i tak naprawdę teraz realizujesz się jako nauczyciel, jako choreograf, masz swoje programy, no i między innymi masz u nas trening intensywny w K-Licious, więc mega się cieszę, że tutaj jesteś, bo uważam Cię i myślę, że nie tylko ja, za naprawdę super nauczyciela z wielką wiedzą, wielkim doświadczeniem, tak więc myślę, że na ten live czekało dużo osób, tak więc niech leci świat, niech to służy wszystkim. No i ja przygotowałam pytania, 7-8 pytań. Oczywiście jak coś, to później będziecie mieli możliwość zadać swoje tam pytania na koniec. Jak macie jakieś też przemyślenia, piszcie tutaj w trakcie, czy jakieś takie spostrzeżenia, to też chętnie na pewno z Lalą tutaj przeczytamy i postaramy się odpowiedzieć. Ja cieszę, że jestem tutaj, bo lubię, Kasia, z Tobą gadać. Ja też lubię z Tobą. Fajnie, spotkałyśmy na pogaduchy, tak. No i tak. Aczkolwiek
Live'y są zawsze troszeczkę inne. Dla mnie to jest w ogóle jedna z najbardziej niekomfortowych sytuacji, bo ja nie gadam do telefonu. Nie robię takich rzeczy, więc też nie jest to dla mnie codzienność, ale no ale poprosiłaś, no. No super, że się zgodziłaś. Mega, mega jestem wdzięczna, że się zgodziłaś. Powiem ci, że nawet jak ja próbuję działać w internecie, to też dla mnie nie jest na maksa super komfortowe, ale już coraz bardziej. To jest tak, że trening czyni mistrza, chyba w każdej dziedzinie, więc fajnie, że wyszłaś tak czy siak ze swojej strefy komfortu, jakim jest gadanie, chociaż uważam, że po prostu ty zawsze fajne rzeczy mówisz. Telefonu, to jest to coś prawda. Innego. Prawda, to prawda. No dobra, słuchajcie. Problemu. Do rzeczy idziemy, konkret tutaj lecimy, bo jest dużo tematów do przegadania. Więc pierwsze pytanko mam tu dla ciebie przygotowane. Po prostu opowiedz, jak zaczynałaś tańczyć, od jakich stylów zaczynałaś, jak to się właśnie u ciebie potoczyło, żeby wszyscy usłyszeli po prostu od ciebie, jak to było. Ja zaczynałam w Trójmieście, bo stamtąd pochodzę, w mojej ukochanej Gdyni. Tak naprawdę zaczęłam od stylu, który wtedy nazywał się New Style, ale mogę powiedzieć, że bardziej był to taki choreograficzowany hip-hop. I później poszłam w różne style street dance, a tak dłużej jeszcze w moim serduszku zagąścił dancehall. No i jakoś tam później się z tego potoczyło, że poznałam właśnie grupę FNF i od razu jak tam wbiłam, to miałam takie wow, to jest coś, co mi się naprawdę podoba. Chcę tam być, chcę to tańczyć, to mi się na maksa spodobało. No i też FNF organizował warsztaty, takie olbrzymie festiwale. Organizował to Błażej Szychowski i on ściągał do nas, do Polski, choreografów z głównie Los Angeles. No i po prostu tak mi się to podobało, tak to się rozkręciło, że gdzieś to chłonęło na maksa. Później zaczęły się właśnie wyjazdy do LA, też się tam poznałyśmy, tych wyjazdów. Z ciekawości, twój pierwszy wyjazd do LA, w którym roku? Wyjechałam, jak miałam niecałe 16 lat. To wow. Jest naprawdę kinda crazy i zastanawiam się, kto mnie tam puścił. Ale no, doświadczenie mojego życia i też szkoła życia w ogóle, szkoła przetrwania, szczerze mówiąc, żeby sobie poradzić w takim wieku ze wszystkim i tak. No. Naprawdę, ale to naprawdę 16 lat. Moi rodzice mieli problem, żeby mnie wypuścić na imprezę w wieku 16 lat, a ciebie puścili po prostu do LA. To jest wow. Ja myślę, że oni tak naprawdę nie wiedzieli trochę. Oni trochę nie wiedzieli, na co się piszą, nie? I jakie były twoje pierwsze wrażenia w wieku 16 lat? Ja się zakochałam, szczególnie w tej ilości stylów, tego, że mogę pójść na lekcję o 14 i tak naprawdę wyjść ze studia o 23. Z różnorodności, z tego, że ludzie są otwarci. To oczywiście, wiadomo, ma swoje plusy i minusy, nie? Tam też jest bardzo niebezpiecznie i też o tym się nieraz przekonałam. Pewnie ty też, ale samo to doświadczenie i poznawanie takiej ilości ludzi, stylów, różnych środowisk, no to rzeczywiście skok na głęboką wodę, ale było super i było warto. No i powiem ci, że tego nie wiedziałam, to naprawdę szok. W wieku 16 lat być w LA. Z kimś tam pojechałaś, czy pewnie z ekipą? Nie, prawda? Pojechałam z koleżanką, która też miała 16 lat. Uwaga. I nie za bardzo rozmawiała po angielsku, więc ja byłam trochę tłumaczem, ale generalnie wszystkie te rzeczy, które się tam przytrafiły, to jest, wiesz, na dodatkowego life'a, tam nie będę w to pchać. Ale poznałam też wtedy bardzo wiele od Polski, które tam poleciały. I to są takie przyjaźnie naprawdę na całe życie, więc
też sobie wzajemnie pomagaliśmy, tam było też sporo starszych osób, więc jakoś tak była i ta wzajemna pomoc i rozwinęły po prostu fajne też znajomości przez to. Super. No na pewno to była szkoła życia, w wieku 16 lat takie coś doświadczyć, to naprawdę big deal. Ale potem poradziłam sobie wszędzie, naprawdę. I ile tam byłaś wtedy? Byłam na półtora miesiąca. Na półtora miesiąca. No dobra, tak. I co później? Co później? Później po LA. No generalnie moja droga taneczna się rozwijała cały czas. Dalej byłam we FNF-ie. Jakoś w pewnym momencie zaczęłam tworzyć środowiska wokół siebie, jakieś grupki właśnie w Trójmieście. No i później poznaliśmy się z Darkiem. No i stwierdziłam, że jednak Warszawa to będzie to. No i gdzieś tam w tej Warszawie próbowałam się zakręcić, miałam swoje zajęcia, to oczywiście trwało bardzo długi czas, żeby to zrobić, bo mimo tego, że miałam tam mnóstwo znajomych, też takie wbicie się w pracę w Warszawie nie jest takie od razu, hop, siup. Nie było wtedy, nie wiem jak jest teraz, ale ja mówię o sytuacji, wiecie, 10 lat temu, więc to już było jakiś czas. I pierwszą pracę, którą dostałam, to dostałam w showbarze. I to była w ogóle taka ekipa dziewczyn, tańczyłyśmy na barach i jednocześnie żonglowałyśmy butelkami. No. Tak, to też było interesting. I później, jak już złapałam jednego tego joba, ktoś mnie polecił, potem dalej, potem dalej, potem dalej. No i tak to się po prostu rozniosło i wydaje mi się, że tutaj mogę zacząć od pierwszego tipa, który jest taki, myślę, ważny na tanecznej, żeby po prostu zawsze pokazywać się z jak najlepszej strony, nie tylko tej tanecznej, ale też po prostu jako człowiek, jako osoba, nie spóźniać się, mieć po prostu tę etykę pracy, no bo tak naprawdę nigdy nie wiesz, kto cię zatrudni. I u mnie to był jeden job. Później jak miałam tego jednego joba, no to po prostu poszła lawina dalej, no i zaczęłam pracować jako tancerka, później jako choreografka i tak dalej, i tak dalej. I tak to się wszystko potoczyło, tak. Że tak naprawdę kiedy zaczęłaś właśnie zaczęłaś prowadzić Hillsy, no bo wtedy wiadomo, dawałaś zajęcia, choreografię, prawda? I kiedy był ten moment, oczywiście warto też wspomnieć, że uczyłaś się u Aiszy, Kira, Janisa pod okiem i trenowałaś Sienę, więc to są naprawdę wow nazwiska. I powiedz mi właśnie, jak to się potoczyło w takim razie, no bo ty wtedy działałaś właśnie choreograficznie i tańczyłaś w produkcjach i uczyłaś i właśnie kiedy nastąpił ten moment, gdzie właśnie stwierdziłaś, okej, to jest to i nie wiem, zaczynam jakąś nową drogę, opowiedz nam o tym, bo są pewnie wszyscy ciekawi tego. No generalnie to pierwsze zajęcia na szpilkach to poprowadziłam tak pewnie z 14 albo 13 lat temu, ale z techniką to w ogóle nie miało nic wspólnego. Ja musiałam się, że tak powiem, dowiedzieć, podłubać i tak dalej, ale był to już gdzieś, te szpilki gdzieś ze mną po prostu były, tak? To się nie wzięło po prostu tak, o, bo zobaczyłam jakiś filmik i mi się spodobało i myślę, o, to jest to, tylko też z tego względu, że już wiele lat występowałam na scenie, a na scenie zazwyczaj, znaczy nie zazwyczaj, ale też często występowałam właśnie w szpilkach, no to stwierdziłam, no dobra, no to może coś by tutaj więcej z tego spróbować. No i trafiłam do Aiszy na ten miesięczny program, no i w ogóle jakaś klapka mi się odblokowała. Po prostu złapałam taką zajawkę na tę technikę i na to, ile tam można wydłubać,
No bo ja oczywiście tańczyłam i miałam świadomość ciała, ale gdzieś te szpilki pogłębiły mi tę świadomość. Aisza też jest super otwarta, jest świetnym nauczycielem, więc jakoś to wszystko mnie po prostu zachęciło i zaczęłam brać więcej tych lekcji, więcej dłubać. No i później jak przyleciałam z LA do Polski, no tak jak mówiłam, tych wyjazdów było tam sporo. To po ostatnim po prostu wyjeździe, gdzie byłam u Aiszy, po prostu zaczęłam te szpilki mocno cisnąć i trenować. Najpierw trenowałam po prostu sama. W takim sensie, że chodziłam na salę, nagrywałam się, przerabiałam drille, potem przychodziłam z różnymi ludźmi, z asystentem, z asystentką i tak dalej, no i razem po prostu sobie dłubaliśmy w tych szpilkach. Dla mnie to było jakieś takie fascynujące i myślę, że też od dłuższego czasu moja taka kobieca energia po prostu próbowała się przedostać. Tak, przebić, wydostać się po prostu z tego też, co tańczyłam i też to, co tańczyłam, nie sprawiało mi już aż takiej zajawki. Więc jakoś tak naturalnie po prostu to przeszło i tak zostało. A powiedz mi, który to był właśnie rok? Pamiętasz? Poczekaj. Policzysz raz. No nie. Wydaje mi się, że 6-7 lat temu coś takiego. Ej, wiesz co, ja mam taki moment, pamiętam to akurat. Ja wtedy byłam z tobą w LA, 2017 rok. To był chyba, albo i 8, nie, chyba 17. I to chyba było, nie, to były ten, Jezu, zajęcia, jeszcze Debbie było, Debbie Reynolds, stare. I tam były Hillsy, ja miałam takie w ogóle jakieś takie, chyba były jakieś pierwsze w ogóle zajęcia, poszłam, ty tam byłaś, w ogóle żadnego pojęcia nie miałam, teraz mam trochę większe przynajmniej, ale pamiętam, że to były u, o Jezu, wypadło mi... U Andy? Tak, dzięki, o, no chciałam zacząć w ogóle określać, tak, Andy. No i pamiętam, że właśnie tak, to było 2017 rok, to już pewnie tańczyłaś. Tańczyłaś już nie? Czy to... Nie wiem. Generalnie dla mnie wymiatałaś zawsze. Nie wiem, więc wydaje mi się, że mógłby to być podobny czas, może 17-17, no mogło tak być. No. Tutaj Szybcia mówi 7-8 lat temu. A, dzięki. Chyba ci podpowiada. Chyba tak, no, to dobrze. No, tak więc mówisz, że załóżmy 2017, tak? Tak, no. Powiedz, jak w ogóle u ciebie to przebiegało, bo ty tak, praktycznie wszystkie style wtedy tańczyłaś, jak byłaś w SNF-ie, nie? W sensie i choreografii, i pewnie jazz się przewijał i coś tam, tak? Bo tak, mogłaś, no. W sumie nawet nie zapytałam się ciebie, a to jest dosyć ważne pytanie w sumie. Co tam jeszcze trenowałaś? Pochwal się. Jezus, wszystko. Chyba łatwiej będzie powiedzieć, czego nie. Czego nie. Tak. Tak czy siak. No jest tego sporo. Na pewno wiesz, nie w takim stopniu, że mogę powiedzieć o wszystkim, że no trenowałam, ale trenowałam na pewno wszystkiego. No bo po prostu mnie mega jarał taniec, więc chciałam po prostu, chciałam być wszechstronna, nie? I to też było ważne na scenie, żeby być wszechstronnym, bo mimo wszystko nie wiedziałam nigdy, na co mam się szykować, nie? Więc tak, no. Super. A jeżeli chodzi o to później, w sensie, że jeżeli chodzi o ten program, ten pierwszy, to właśnie jak to wszystko przebiegało, jak to u nas w Polsce było, jak budowałaś to, bo tak naprawdę byłaś jedną z tych najpierwszych, tych pierwszych, które tutaj te Hillsy zaczęły rozpromowywać, więc chętnie tego posłucham, bo nie wiem nawet tego od ciebie. Nigdy nie rozmawiałyśmy o tym. No to tak. Zaczęłam prowadzić zajęcia. Najpierw
jednej szkole tańca, potem w drugiej szkole tańca, potem w trzeciej szkole tańca i po prostu prowadziłam te zajęcia. I przyszedł czas pandemii. I ja miałam czas. I miałam dużo czasu. I miałam po prostu takie myśli w głowie, że fajnie by było coś tworzyć swojego właśnie szpilkowego, bo ja już wtedy tworzyłam program MedCats, bo MedCats ma już z 9 albo z 10 lat. Mm-hmm. O, z 10 na spokojnie. Więc stwierdziłam, że chciałabym coś zrobić na tych szpilkach takiego bardziej personalnego, osobistego mojego. Mm-hmm. Po prostu pracować na swoich warunkach i będę trenować tancerzy tak, jak będę chciała. I stworzyłam program online. I o Jezus, jak sobie przypomnę po prostu, ile to było roboty, ile ja musiałam siedzieć, montować te filmiki i później wysyłać ludziom feedbacki, rozmawiać z nimi i tak dalej, ale przez to, że trenowałam ludzi online, zrobiłam się bardzo, bardzo wyczulona na technikę, na szczegół, na detal. I teraz mam po prostu tak, że wystarczą mi dwa kroki i mogę po prostu stwierdzić, co, jak, gdzie, skąd trzeba poprawić i nad czym trzeba popracować. No i później, jak już te online zrobiły się takie bardzo też uciążliwe, bo było coraz więcej ludzi, coraz więcej tych feedbacków i ja naprawdę czasami spędzałam nad tymi feedbackami. No nie, miałam 3 dni do zrobienia tego, no to siedziałam po prostu, wiem, od rano do 24, to robiłam, bo to, wiesz, naprawdę jest kupa roboty, ale dawało to mega zajebiste efekty, bo jednak jak tancerzowi się powie, to jest jedno, ale jak tancerzowi się powie, pokaże, zrobi screena i puści jeszcze raz, to mam siebie, no to jest w ogóle też game changer, nie? I przez pewien czas trenowałam ludzi w taki sposób, a później zaczęłam tworzyć po tych online'ach po prostu resztę tych programów. Ja w ogóle nie spodziewałam się, jak zaczęłam robić ten pierwszy, to w ogóle nie był jakiś mój goal, jakiś cel, że ja chcę po prostu mieć tych programów milion i po prostu chcę w taki sposób rozbudować to, to się zadziało naturalnie. Po prostu tak przyszło, tak wyszło i no nie mogłoby być lepiej po prostu, tak chyba musiało być. No, tak. No. Ja, że tak. No ja też jestem fanką, żeby wszystko płynęło naturalnie, w odpowiednim momencie, w odpowiednim czasie. Wszystko się dzieje wtedy, kiedy jesteśmy gotowi, a najwyraźniej ty byłaś wtedy 200% gotowa, żeby wszystko poprzychodziło do ciebie, no i przyszło. I pamiętam, że tak naprawdę wtedy jeszcze nie były chyba tak programy popularne, prawda? Wtedy to tak naprawdę wszystko raczkowało. I jeszcze online, jak trzeba było feedbacki, a propos feedbacków, dziewczyny piszą, że feedbacki najlepsze. To tak, rzeczywiście dużo czasu zajmuję, bo sama mam ten online program u siebie i też stosuję takie indywidualne feedbacki, ale uważam, że jak ktoś wtedy trenuje regularnie i rzeczywiście podąża i tymi feedbackami, w sensie reaguje na nie, to naprawdę ten progres jest widoczny, tylko wiadomo, wszystko tak naprawdę zależy od trenowania. Tak, nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, ale... Po prostu. Po prostu trzeba być głodnym tego i trzeba chcieć się rozwijać, nie? Bo trafne wskazówki to jest jedno, ale potem jeszcze trzeba pójść na salę i to wypracować, nie? To nie jest tak, że ktoś cię weźmie za rękę i, tak. I po, no to chodź, idziemy na salę, nie? Tak, dokładnie. Jeszcze to też chyba chcę powiedzieć, bo o tej gotowości do tworzenia, uczenia, tworzenia programów i tak dalej, to muszę powiedzieć, że u mnie też, przez to, że ja miałam 3 operacje kolana, miałam kilka takich momentów w swoim życiu, że rzeczywiście ta relacja z tańcem była taka up down. Nie, że
zaburzona, ale że no po prostu nie wiedziałam, nie wiedziałam na czym będę stała, tak, bo to były poważne operacje, ale też to, że ja w pewnym momencie nie mogłam sama siebie trenować, dało mi jeszcze to, że ja skupiłam się jeszcze bardziej na innych, jeszcze bardziej zaczęłam wnikać w inne osoby jako nauczyciel i też to, że chodziłam z ludźmi na salę w momencie, kiedy nie mogłam tańczyć, ale tworzyłam na nich i uczyłam ich, no to to też była dla mnie lekcja życia i to też mnie na pewno przygotowało do tego, co robię teraz i w jaki sposób tak robię. No. Właśnie o tym ostatnio rozmawiałyśmy i to jest to, pamiętam co Ci powiedziałam, że pewnie dzięki temu jeszcze bardziej ten dar taki nauczania w Tobie został bardziej jakby ugruntowany i pewnie dlatego teraz tak dużo ludzi chce z Tobą trenować, bo po prostu widzisz i patrzysz na detale i wiesz, jak po prostu prowadzić ludzi i to jest też super. Z jednej strony wiadomo, że pewnie Ci było mega, mega ciężko i miałaś pewnie wiele chwil zwątpienia, ale tak naprawdę to dzięki temu jesteś tym, kim jesteś teraz i ile możesz dawać teraz dla ludzi, popatrz, to jest niesamowite, więc pewnie też dlatego miało to się wydarzyć i teraz no, Twoje zajęcia są przepełnione dziewczynami, w sensie nie tylko dziewczynami, no, ale... Są typiarki, ale... O, typiarki. Tak, tak. Dlatego tak samo jak u nas na tym właśnie intensywnych treningach, bo mamy 5 tak naprawdę zjazdów z sobą, to też dziewczyny się bardzo ucieszyły. Zresztą wiem, jak prowadzisz. Miałam okazję zobaczyć i jaką wiedzę wartościową przekazujesz. No i właśnie powiedz mi, bo idziemy w sumie do następnego pytania, jakie mam dla Ciebie właśnie, na czym skupiasz uwagę w swoich programach, na treningach? No możesz powiedzieć tutaj właśnie od siebie, nie? Jak to z Twojej strony wygląda i co chcesz właśnie przekazywać? No to wiesz, to wszystko zależy od poziomu i od ludzi, którzy przychodzą, nie? Że to musi być naprawdę bardzo dostosowane do poziomu. Na pewno w takich zajęciach bardziej zaawansowanych zwracam uwagę właśnie na detal, na szczegół, na tworzenie, kreowanie własnego stylu, na dawanie takich narzędzi, co dalej, co ja mogę z tym zrobić, żeby też tancerz właśnie nie był uzależniony od pójścia na zajęcia, nie? Tylko żeby wiedział, co robić jeszcze dalej ze sobą. No i też myślę, że przekazuję to i chcę to przekazywać, żeby jarać się tańcem i żeby cieszyć się tym tańcem, bo czasami mam wrażenie, że o tym zapominamy, że zapominamy, dlaczego to robimy, nie? No i też ważne jest dla mnie to, żeby nie tylko i wyłącznie na tym, że okay, rozwój jest oczywiście najważniejszy, wiadomo, super, ale żeby się nie fiksować na tym, że to ma być na już, że my w takich żyjemy czasach, że chcemy szybko, wszędzie, od razu, teraz, a to tak się nie da, nie? Więc żeby się nie fiksować na tym, że to ma być na już, tylko żeby po prostu wiedzieć, że to przyjdzie i ufać procesowi i żeby jarać się właśnie tym procesem, a nie jakimś tam wielkim celem, marzeniem, które po prostu, wiesz, czyha za rogiem i to będzie to. Tak. Bo może będzie to, nie? Bo może na przykład nie będzie współgrało z Tobą i z Twoją osobowością, nie? Po prostu może tak, może nie. Tak, ja myślę, że dużo tancerzy czasami się tak zafiksowuje nad takimi swoimi celami, żeby je osiągnąć, że aż tak za wszelką cenę chcą zdobyć i to jest takie ciężkie, takie spinanie się, a tak naprawdę ja uważam, że najlepsze właśnie rzeczy dzieją się wtedy, kiedy to naturalnie płynie,
wtedy, kiedy się cieszymy z tego, z całego właśnie procesu i jesteśmy radośni i zwracamy uwagę na to właśnie, jak zajebiście jest tańczyć, wiadomo, że też praca pracą, ale tak generalnie, że ufać, że okej, idziemy w dobrą stronę i że się doceniamy za tą pracę, że jesteśmy na tych zajęciach, że też po prostu mamy fun z tego. I to, co mi się podoba, to u Ciebie, to to, że też właśnie łączysz te dwie rzeczy, że jest i technika, i praca, ale też właśnie i zabawa, że to jest takie super połączenie, dlatego Twoje zajęcia są super warsztatem, ale jednocześnie jest super zabawą, bo też nikt z mojego punktu widzenia, widzę, że się dziewczyny super czują, mnie też jest taka, panuje atmosfera nieoceniania, że okej, rób te błędy i to właśnie to, co powiedziałeś, że okej, to nie jest na zasadzie, że już teraz musisz to wszystko umieć. Więc to jest super, więc... Pięknie. I dużo miłych słów mi. Pewnie, no, słuchaj, od serca, bo to prawda. Dzięki, Kaśka. No, mega mi jest miło i no ja też bardzo lubię to, co robię. Po prostu kocham to robić i kocham uczyć. Czasami nawet za bardzo i po prostu muszę sama siebie tak hamować, żeby hola, hola, może tak... jakiś dzień wolny sobie zrobisz i tak dalej. Ale tak, no, jest to dla mnie mega ważne, żeby ludzie też czuli się dobrze i swobodnie na tych zajęciach, żeby mogli popełniać błędy. No bo też im więcej błędów i tej przestrzeni mamy, żeby je popełniać, tym fajniejsze rzeczy z tego będą wychodzić i też inni ludzie są dla mnie ważni po prostu. Lubię ludzi i też lubię oglądać taniec na ludziach. To jest coś, czego może fajnie by było właśnie to zasiać tak ponownie, bo pamiętam, że jak trenowaliśmy w FNF-ie i jak właśnie Błażej sprowadzał ludzi ze Stanów do nas na lekcje, no to po prostu my patrzyliśmy na siebie nawzajem i na te różne interpretacje, formy i tak dalej i byliśmy nawzajem, patrząc na siebie po prostu posikani, zajarani ostro tym tańcem i fajnie by było, jakby tego było więcej, nie? Że oglądamy taniec, oglądamy siebie nawzajem, nie fiksujemy się, może jakby też po prostu doceniamy to, że są inni ludzie na tej sali i że czasami oglądając się nawzajem jesteśmy w stanie bardziej się zainspirować i coś lepiej zrozumieć niż, nie wiem, powtarzając na boku po raz 600-tysięczny, nie? I żeby też nawzajem się doceniać za ten tak, nie? Bo tak naprawdę to my siebie musimy nawzajem doceniać. To nie jest tak, że pan Henio albo pani Halinka powiedzą, o super, super sobie tam skaczesz, nie? Super to robię. No bo tak naprawdę dopiero my wiemy, jakie to jest trudne, ile to pracy nas kosztuje, jaki to jest wysiłek, ile poświęcamy, więc mega jest ważne, żebyśmy pomienili się po prostu wspierali, nie? Tak, i to, co chciałabym powiedzieć, że u Ciebie jest tak, że nie ma możliwości używania telefonów, co uważam za super zasadę, że Ty później po zajęciach, po takim na przykład treningach intensywnych, jakie mamy z Tobą, przesyłasz cały plik drillów, jak powinno to wyglądać. No i tak naprawdę nie ma wymówki, żeby ktoś wyciągnął telefon, więc to jest fajne, bo wszyscy są razem, zamknięci, nie boją się, że ktoś ich nagra, no bo wiadomo, jak to jest czasami na treningu, że jak ktoś się nagrywa, no to ktoś z tyłu jest, walnie się i tak dalej. No jakby z jednej strony są plusy oczywiście i minusy nagrywania, ale u Ciebie jest to fajne, że jednak skupiasz uwagę no, na takim, no, na tańcu, na tej całej grupie, na tworzeniu takiej atmosfery, że okej, jesteśmy tutaj po to, żeby trenować, a nie nagrywać tak się. Więc to jest super. Bo to trzeba wiedzieć kiedy, nie? I nie zawsze jest na to czas i miejsce.
zawsze też trzeba się spytać nauczyciela, czy to jest w ogóle ok, żeby się nagrać z tą choreografią, bo to jest moje dzieło, moje prawa autorskie i może nie. Na przykład sobie nie życzę tego, nie? Ale też nawet sama taka sytuacja, że ok, spoko, ty się nagrywasz, ale obok jest ktoś, kto może nie do końca ma dzień dzisiaj na nagrywanie albo na po prostu, nie wiem, no popełnia błędy, tak? Bo każdy ma prawo popełniać błędy. I później jest to, wiesz, wstawione i taka osoba też może się zniechęcić po prostu przez to, nie? Tak. No po prostu nie zawsze jest na to czas i miejsce, nie? Trzeba to... Tak, bo to nie jest nic złego. Oczywiście wszystko jest po coś, tak samo jak mamy nóż. Możesz z kimś kogoś skaleczyć, a możesz pokroić chleb, więc tak naprawdę wszystko zależy, jak tego używasz. A no jesteśmy w takich czasach, gdzie rzeczywiście wszystko jest trochę, mam wrażenie teraz, bardzo na pokaz. Niektórzy żyją na pokaz, ale z drugiej strony to jest super narzędzie, żeby promować fajne rzeczy wartościowe, więc też uważam, że po prostu zależy, jak to jest używane. Ale tak. Właśnie super u ciebie jest to, że jak się myśli, lala, no dobra, to jest taki, to będzie trening bez nagrywania, czyli idę tam trenować po prostu, więc to jest też super, ale pamiętam, że jak ja zaczynałam i trenowałam u Lore Cochtelmu, może kojarzycie, to jest taka właśnie, w sumie moja pierwsza nauczycielka z Francji i ona dancehall tak jakby trochę zapoczątkowała w Europie, w sensie rozpromowała go, no to ja pamiętam, że ona od początku mówiła, dlaczego ty nagrywasz? Przecież ja ci nie pozwoliłam w ogóle. I pamiętam, że u niej było tak samo, nie było żadnej możliwości, żeby czegoś nagrać, a jak się chciało, to się trzeba było ją spytać. I ona się bardzo bulwersowała i ona mówiła, że to jest jej praca, że nikt nie ma przyzwolenia na to, więc to było takie, ja pamiętam, że ja później, jeszcze nie wiem, to było 13 lat temu, to ja wtedy zawsze się pytałam nauczyciela i tak podchodziłam, bo ja miałam już po prostu, przez to, że dzięki ja spotkałam właśnie Lore, no to miałam taki respekt, że okej, to chyba się trzeba pytać. Teraz to już normalnie wszyscy wchodzą, prawda, i się nie pytają, mają to gdzieś, ale ja pamiętam, że ja miałam coś takiego, że się pytałam. No. Więc też fajny sposób, żeby tak nawet właśnie ludzi sfokusować po prostu na trening, bo rzeczywiście czasami widzę teraz tak, że są grupy i zamiast sobie klaskać i właśnie supportować siebie, to wszyscy wyciągają telefon i czasami widzę nawet takie sytuacje, że ktoś wchodzi na środek po prostu sali w połowie i kręci tak z bliska tą osobę w grupie. I ja sobie myślę, Boże Święty, właśnie to jest to, o czym ty mówiłaś, że jest miejsce i czas, że spoko, jeszcze jak ktoś jest daleko, albo sobie gdzieś tam postawić, coś takiego, może jeszcze jako tako, ale ja tak sobie mówię, kurczę, występujesz dla kogoś i stajesz do kogoś tyłem i po prostu kręcisz tą osobę, tak jakbyś była sama na sali. Mówię, nie o to chodzi, chodzi o to właśnie, żeby się supportować, a jak jest brawa dla pierwszej grupy, to nikt nie może braw bić, bo wszyscy mają telefony, więc my tworzymy ten vibe, więc fajnie by było, gdybyśmy szerowali sobie tym vibe'em, więc wiem, o co chodzi ci, bo ja ostatnio byłam właśnie, byłam świadkiem takiej sytuacji. Nie były akurat moje zajęcia, ale ja sobie powiedziałam, wow, co w ogóle coś się dzieje z tym światem, nie? Więc no. Tak. Tak, no po prostu nie zawsze jest czas i miejsce na takie rzeczy. I mamy wszystko na wyciągnięcie ręki, okej, możemy odpalić w telefonie jakiś filmik i pojarać się, no fajne, to jest fajna choreografia, fajnie tańczy, ale to nigdy nie zastąpi tego, że tańczy po prostu żywy organizm, tańczy człowiek przed tobą, te emocje, ta twarz, to, że możesz zobaczyć jego pot i tak dalej, to wszystko, to jest zupełnie coś innego i ekran, i ten filmik w telefonie po prostu nie zastąpi tego, co widzisz na żywo. Jak więcej będziesz oglądać na żywo fajnych rzeczy,
tym bardziej będziesz zainspirowany, zainspirowana, a wtedy będziecie chcieli po prostu dłużej tańczyć, tak, bo też będziecie się tym jarać. Dokładnie, 100% się zgadzam z tobą. No i coś o tym wiemy, no bo też nie tańczymy 5 lat. Dokładnie. To jak 5. Takie OG. Słuchaj, lecimy do kolejnych pytań. Tak naprawdę teraz wydaje mi się, że ten, kto tańczy Hillsy, myśli o uczeniu, to będzie dobra teraz część dla was, żeby posłuchać, co nasza specjalistka ma tutaj do powiedzenia na ten temat, bo wydaje mi się, że to też będzie oprócz tego, że dotychczas było wartościowe, uważam za bardzo wartościową konwersację, wydaje mi się, że teraz będzie taka fajna do przemyślenia. Tak mi się wydaje. Dobra, lecimy. Jeżeli chodzi o technikę w Hillsach, co twoim zdaniem powinien posiadać właśnie nauczyciel ucząc Hillsów? Jak myślisz? No generalnie właśnie znajomość techniki, techniki szpilkowej i taką wiedzę podstawową z zakresu fizjologii, anatomii, motoryki, bo to jest bardzo, bardzo ważne na szpilkach, no bo to, co jest to samo, co jest w płaskim bucie. No i jeśli uczysz na szpilkach, ale nie masz pojęcia, co się dzieje z twoim ciałem w momencie, kiedy wchodzisz na szpilki, no to możesz po prostu łatwo zrobić ludziom krzywdę, więc to jest mega ważne, żeby to wiedzieć, co się dzieje ze stopą, co się dzieje z twoimi plecami, dlaczego się tak dzieje, a co zrobić, żeby tak się nie działo, bo jednak jak na przykład ktoś... jakiś tancerz, tancerka trafiają do mnie po kilku latach na przykład już trenowania szpilek, no to pierwsza rzecz, którą widzę, no to jest po prostu pogłębiona lordoza i wiesz, i dziewczyna mi mówi, że no plecy mnie bolą. No ciekawe, dlaczego cię plecy bolą, nie? No bo po prostu nie jest to wykonane technicznie w dobry sposób, nie? Więc no musisz wiedzieć, nauczycielu, jak uczyć, żeby ludzie po 3 miesiącach nie przestali tańczyć, bo po prostu będzie się to wiązało z ogromnym bólem. Ale z drugiej strony to na pewno technika hillsowa, ale też właśnie tak jak powiedziałaś, taka generalnie, jeżeli chodzi o wzmacnianie, prawda, ciała, znaczy może nawet nie jakiekolwiek wzmacnianie ciała, ale wiedza na temat używania, nie? Tego wszystkiego i bo ktoś niby może kumać technikę jako taką, ale nie mieć przygotowanego ciała. Nie wiem, czy się zgodzisz tutaj. Tak. To jest prawda, to jest racja. Musisz znać ciało, żeby dobrze nauczyć i żeby też dać wskazówki, jak sobie pomóc. Bo ty tutaj właśnie z tego, co nawet dzisiaj wyczytałam, jesteś trenerem funkcjonalnym. Tak, tak. Mało też. Studiowałaś ciało. Jest tak, że bo ja nie jestem trenerem personalnym, w sensie mam certyfikat trenera personalnego, ale ja się tym po prostu nie zajmuję, bo to nie jest moja bajka, to nie jest moja faza. Natomiast też przez swoją właśnie tą kontuzję i później perypetie, które są związane no niestety z błędem lekarskim, no to ja się po prostu też mega zainteresowałam ciałem. Trafiłam na super trenerów, rehabilitantów. Tutaj muszę dać shoutout do Pawła Krótkiego, a.k.a. Szorstkiego, który po prostu gdzieś mnie też wprowadził i zajarał tym tematem. No i później po prostu zrobiłam te kursy i jestem certyfikowaną trenerką. No i tak, no i po prostu wykorzystuję tę wiedzę w swojej sekcji gimnastycznej, która odbywa się zawsze przed nałożeniem szpilek i dzięki temu mogę wpłynąć po prostu na ciało i na transfer, na to przełożenie właśnie tych ćwiczeń później pod kątem szpilkowym, tak, żeby to nie było po prostu od razu robię, nie wiem, robię wygięcie,
tylko przygotowuje ciało odpowiednio do tego, żeby wiedziało, jak się ma zachować. No i to samo jest nawet po prostu z prostym łokiem, nie? I z uaktywnieniem dolnego brzucha i co tam po prostu musi zadziałać, żeby to wszystko i dobrze wyglądało, ale też było zrobione zdrowo i z głową. To też mi się wydaje, że tancerki czasami mam wrażenie, że nie odróżniają, że roli nauczyciela, ale roli tancerki, takiej tancerki, że oczywiście możesz tańczyć na szpilkach, oczywiście możesz robić sobie swoje choreografie, oczywiście, nie wiem, możesz robić filmiki, to jest jedno, a drugie, nauczanie, to jest już odpowiedzialność, czyli tutaj właśnie wchodzą te wszystkie, ta cała wiedza, o której ty mówisz, bo nie wiem, czy się właśnie ze mną zgodzisz, ale właśnie to są dwie różne rzeczy i uważam, że właśnie teraz dużo ludzi, to z tego co obserwuję, na przykład jeżeli chodzi o szpilki, no to może i fajnie tańczy jakąś choreografię, ale zupełnie jest inaczej z nauczaniem, bo nie umieliby tego przekazać, bo nie mają wiedzy jeszcze może tam. I wydaje mi się, że przyjdą, zrobią jakąś choreografię, powiedzą, dobra, Bevel, to jest tyle, nie? Więc nie wiem, czy ty z tym się zgodzisz, ale takie są moje po prostu tak spostrzeżenia, jak sobie tylko tak patrzę po tych warsztatach u nas w Kieliszy, wiecie. No to jest na pewno tak, że to, wiesz, wynika z takiego... z takiej bardzo prostej przyczyny problemu, że po prostu nie mamy, mamy wielu tancerzy i ci tancerze nie mają co robić po prostu w takim znaczeniu, że nie mamy wystarczająco dużo ofert pracy, więc taką najlepszą po prostu drogą do zarabiania w sposób taneczny jest uczenie, nie? I ja miałam dokładnie tak samo, jak zaczynałam prowadzić zajęcia, że bardzo szybko zaczęłam prowadzić zajęcia, no bo chciałam mieć pieniądze na warsztaty, chciałam szkolić i tamto. Więc to jest tak, że no oczywiście nasz rynek temu nie sprzyja. Natomiast trzeba właśnie zdawać sobie sprawę z tego ryzyka, że jednak to nie jest tak, że ty uczysz na płaskim bucie, nie? Że tutaj ryzyko kontuzji jest jednak dużo większe i trzeba po prostu mieć narzędzie i być przygotowanym do tego, nie? No bo jak ktoś sobie, nie wiem, skręci u ciebie kostkę albo kolano, no to co zrobisz, nie? Wtedy to będzie dopiero problem, nie? Tak. Więc po prostu wiedzieć, jak uniknąć takich sytuacji. Oczywiście nieszczęśliwe wypadki również się zdarzają, tak? Ale w takim przypadku, jak rzeczywiście dociekasz i masz tę wiedzę i nie wiem, chodzisz na kursy, chcesz się szkolić, rozwijać, no to przynajmniej masz takie poczucie, że no zrobiłam wszystko, co mogłam, żeby zrobić to dobrze, a wiadomo. No, tak. Czasami też po ludziach. Nie? Ale też fajny point właśnie powiedziałaś, że i to też mi dało do myślenia, że rzeczywiście u nas na polskiej scenie no nie ma super jakieś dużo, dużo perspektyw, tak jak w porównaniu, nie wiem, z Niemcami, bo tam jest o wiele więcej się dzieje, nie? Ale rzeczywiście i ludzie tak naprawdę tylko poprzez, znaczy może nie tylko, ale mają możliwości poprzez uczenie jakby gdzieś tam się rozwijać i iść w to może bardziej, no i rzeczywiście, no tutaj to taka jeszcze blokada jest, nie? Tak, no a aczkolwiek tak czy siak idzie to bardzo do przodu, bo możemy, myślę, tutaj sobie przybić piątkę, że wiemy, jak to było te 12-13 lat temu, no i tych ofert nie było więcej, było jeszcze mniej, tak? I też ciężej było je zdobyć, było takiej dostępności na przykład, nie wiem, castingów czy agencji, w ogóle nie było czegoś takiego jak agencja. Więc myślę, że teraz jest taki dobry czas dla polskich tancerzy, bo właśnie i agencje się zaczynają rozwijać, jest coraz więcej też artystów, którzy chcą korzystać z tancerzy i coraz więcej osób po prostu to docenia, więc na pewno idzie to w dobrą stronę, ale idzie to rzeczywiście
Powolutku. Tak. Mały Tu mikrofon. drepta, Jest to. drepta. Słuchaj, dobra, to akurat mamy to pytanie już odhaczone. No i przejdziemy do ostatnich w sumie dwóch. Mianowicie, kiedy twoim zdaniem ktoś jest gotowy, żeby uczyć tych Heelsów? Jak myślisz? To zahacza o to, o czym rozmawiałyśmy tam wcześniej, więc nie będę tego powielać, ale wydaje mi się też, że jako nauczyciel musisz zdawać sobie sprawę z tego, co możesz nauczyć i co rozumiesz, a czego nie możesz nauczyć i czego nie rozumiesz i czego nie wiesz. I to jest też ok. I każdy jest człowiekiem i żadne z nas nie jest alfą i omegą, ale trzeba mieć odwagę i te przysłowiowe jaja, żeby też wiedzieć przed sobą i przed innymi, czego ja nie jestem w stanie nauczyć. Okay? Czyli jest bardzo dużo takich rzeczy, które mogę i które rozumiem po prostu znakomicie, zrobię z zamkniętymi oczami, super ekstra. Wtedy ucz, ale jak więcej masz takich rzeczy, których po prostu nie wiesz, bo nie rozumiesz, no to jeszcze nie jest po prostu ten czas, nie? Że najpierw trzeba rozumieć, o czym się mówi, a potem dopiero w to wchodzić, nie? Tak naprawdę jest dużo technik, nie? Że w Heelsach, że tak naprawdę może być bardziej taneczna, bardziej choreograficzna, a może być bardziej na zasadzie na linię. No kocham, to poruszyłaś, bo bym zapomniała o tym totalnie. Dla mnie też, według mnie, to jest moja opinia, high heels nie jest stylem tańca. Nie ma też na świecie czegoś takiego jak high heels. Tylko dla mnie to jest technika, która ma w sobie, łączy bardzo wiele różnych stylów, więc musisz też mieć fundamenty tych różnych stylów i dobrze je tańczyć bez szpilki, żeby po prostu dobrze tańczyć i dobrze wyglądać na szpilce, nie? I jeszcze to wszystko przełożyć przez technikę szpilkową, żeby stopy zgadzały, żeby kostki się zgadzały i tak dalej, cała tam reszta, nie? A co jest dla ciebie takim fundamentem, jeżeli chodzi o wejście na szpilki, w sensie jakie style, uważasz, że to jest dla ciebie takie must? No takie rzeczy, które, no style, które absolutnie pomagają, no to jest jazz, klasyka, to tak, no bardzo. Must. Słucham? Takie must. Tak. Te dwa. Tak. Dla mnie też bym powiedziała, że taniec towarzyski, style na przykład też różne latynoamerykańskie, to nie jest tak, ja właśnie trenowałam kilka lat te style, ale wiem, mam pojęcie o tym, o tamtym. No dla mnie też street dance, przez to, że po prostu to trenowałam, więc mogę wrzucać to wszystko do tej fuzji i po prostu dodawać czasami i groove'u, i tego, i tamtego. Ale na pewno tak pod kątem linii, no to na pewno jazz. I towarzyski. No ciekawe towarzyski, no. Bo czasami jest inny chód w towarzyskim, znaczy nawet nie czasami, bo też spotykam po prostu, tak jak obserwuję, że są osoby po towarzyskim, i później wchodzą na Heelsy i czasami jest im niekomfortowo, ale mają to, przynajmniej, nie? Tak. Takie. Ale też dużo rzeczy się zgadza, nie? To nie jest tak, że wszystko jest na opok, ale na przykład no to, że to w jaki sposób też stopa się układa i jak ją trzeba pracować, no to wiesz, tancerze towarzyscy mają to, że są po prostu mega wytrenowani w szczególe, nie? Więc to też dla nich takie bardzo trudne, żeby się w to wgłębiać i właśnie w tym dalej dłubać, nie? Trzeba by było, wiesz, popracować rzeczywiście nad noszeniem ciężaru ciała trochę inaczej, ale dużo rzeczy się tam zazębia. Już. Tak więc słuchajcie, tancerze towarzyscy, jak chcecie się przebranżować, jest dużo punktów spójnych. Tak więc zapraszamy na Heelsy.
Super, jeżeli chodzi o to pytanko, myślę, że tutaj nie wiem, czy chcesz jeszcze więcej dodać coś? No, mam jeszcze chyba taką jedną rzecz, taka propozycja. Kiedy jesteśmy gotowi, też wtedy, kiedy jesteśmy w stanie stworzyć własne sekwencje, własne kombinacje, a nie bazować cały czas na czyichś. Nie? Jeśli jestem w stanie stworzyć coś swojego, no to jak najbardziej, nie? Ale wydaje mi się, że właśnie trzeba mieć mega tą świadomość tego, co chcesz przekazać i co wiesz, ale też czego nie wiesz. I to też To mam jeszcze pytanie a propos drilli. Tak. Powiedz właśnie, bo właśnie nawet te osoby, które nie wiedzą, co to drille, możesz powiedzieć, co to jest i powiedz mi właśnie, czy drille też chodzi właśnie o kreowanie takich drilli własnych, każdy choreograf, znaczy choreograf, nauczyciel robi własne drille, no bo tak naprawdę te, no drille to jest między innymi technika, tak jakby, no zaraz wytłumaczysz po swojemu, co to jest drill, ale chodzi mi o to, że tak naprawdę są te rzeczy powtarzane, czy passe, czy różne właśnie obroty i jakby one, to jest no, taka technika, tak, w tym wszystkim i te przejścia, one muszą być takie, jeżeli chodzi o choreografa, o nauczyciela, nowe, czy one mogą być, nie wiem, podobne, jak ktoś inny robi, jakiś inny nauczyciel, bo też czasami słyszę, że o, nie wiem, ktoś ściąga mojego drilla, albo to wygląda jak moje, albo ktoś tam, coś tam. Jakby czasami słyszę coś takiego, ale no jestem ciekawa po prostu, jak ty na to patrzysz. O. No to tak, zaczynając od początku, drill to jest sekwencja, która się lupuje, która się zapętla, czyli w momencie, kiedy kończę, załóżmy, dwuósemkowego, czteroósemkowego, sześcio- lub ośmiósemkowego drilla, obojętnie, no to muszę wystartować z tej samej pozycji i to się po prostu zapętla. I moje na przykład drille działają na takiej zasadzie, że wybieram sobie jakiś element techniczny, który chcę, żeby był ćwiczony i wybieram po prostu muzykę i robię te sekwencje w taki sposób, żeby ćwiczyć ten dany element techniczny. Albo na przykład mam jakiś dany temat, który chcę zrobić, no i też wkładam po prostu tam ten element i dzięki temu mamy powtarzalność, ale nie mamy też nudy, bo mamy na przykład, mamy fajną muzykę, mamy działanie w przestrzeni, a z drugiej strony to się powtarza, więc możemy za każdym razem starać się coś wypracować. Ja w ogóle uwielbiam pracować na drillach i uważam, że są super. A jeśli chodzi o to kopiowanie drilli, no to wszystko właśnie zależy, nie? Bo są takie elementy, które po prostu tak weszły już w technikę szpilkową i takie są sekwencje, że no po prostu nie da rady, żeby ktoś ich nie robił, nie? No po prostu tak, tak już jest. Dokładnie. Dlatego właśnie... Fajnie. Kiedyś dawno temu miałam takie, że okej, dobra, no to ja zrobiłam taki floorwork, to jest takie podobne i tak dalej, ale to wszystko właśnie trzeba tak z głową, nie? Ale rzeczywiście też taka tendencja, że ludzie właśnie kopiują bardzo często całego drilla, no i to nie jest okej, to nie jest okej. Tak, żeby po prostu wziąć całą sekwencję, bo to jest jednak, mimo tego, że to nie jest choreografia, bo to jest krótsze, bo ma mniej ósemek, no to jeśli ktoś u siebie robi cztero- lub sześcioósemkowego drilla na swoich zajęciach, które ja wymyśliłam, no to to nie jest okej. Okay. Nie, to tak, to nie jest okej. Okay. Życie, to nie jest okej. Okay. Nie, wydaje mi się, że to też dosyć ważny aspekt, bo no, tak wiecie, ja to tak obserwuję sobie, patrzę, wyciągam swoje wnioski. No i jestem takim trochę strażnikiem tutaj. Nawet jak tańczę sobie inne style, fajnie, bo to uwielbiam, wiecie, że generalnie jestem pasjonatką tańca. To po prostu
To patrzę właśnie, żeby patrzę po prostu na nasze community, w którą stronę to idzie. I w sumie to takie moje zadanie jest, jeżeli chodzi o Kalishes, to co my Wam dajemy tutaj, to właśnie jestem taką osobą, że tutaj nie chodzi tylko o mnie czy o dancehall. Właśnie tutaj to się stało, znaczy Kalishes stało się właśnie dla Was, dla innych stylów, jeżeli chodzi o rozwój tancerza. Dlatego mi też zależy na tym, żeby to się wszystko rozwijało, żeby dodać tą małą cegiełkę. Takiego po prostu wzrostu naszego community, dlatego też jak obserwuję różne rzeczy, to fajnie po prostu jest rozwiewać takie wątpliwości, dlatego też ta rozmowa, nie? I dlatego już będzie więcej takich rozmów, które mają Wam służyć i po prostu uświadamiać Was, bo tak naprawdę nie mamy czasu czasami po zajęciach siedzieć i porozmawiać o. Uważam ba za bardzo o bardzo istotnych rzeczach. Dlatego tak. Chciałam Ja powiedzieć. super. Ja akurat mam tak, że właśnie po zajęciach super uwielbiam podejmować różne tematy i pogadać sobie po prostu z ludźmi, ale ja natomiast nie mam czasu i nie mam fazy, żeby szukać takich rzeczy w internecie i potem po prostu pisać na temat wszystkiego, bo nie starczyłoby mi życia, to też nie jest jakaś moja, nie wiem, faza wielka. Zazwyczaj dowiaduję się, jak ktoś mi po prostu wyśle, tak? Mam swoją policję, śmieję się, ale po prostu gdzieś tam osoby, które u mnie trenują, jak po prostu zauważają kogoś, że tam wzięły po prostu całego drilla, no to mi tam wyślą, Tak. nie? Więc fajnie też, że zapytałaś o to, więc od razu też właśnie rozwiejmy wątpliwości, że to nie jest okej. Ale też każdy ma prawo uczyć się na błędach i też nie jestem od tego, żeby, że tak powiem, w internecie, jak to się mówi, wymierzać Tak, sprawiedliwość. tak, tak. Tak, no. Też tak myślę, że każdy się uczy na błędach i ważne, ja przynajmniej skupiam się na szerzeniu świadomości niż na gnębieniu. I wydaje mi się, że właśnie o to wchodzi, bo tak naprawdę wzrastamy nie przy tym nie ranimy, bo każdy może popełniać błędy. A właśnie chodzi o szerzenie świadomości, bo nie każdy też wie. Ja też przez Tak, te całe 15, nie wiem, lat, ile tam tańczę, no to też wiadomo, że robiłam błędy, nie wiedziałam, jak się zachować i to było okej. W sensie okej się mylić, ale ważne, żeby na tych błędach się uczyć i się rozwijać. Więc jak najbardziej, jak tutaj. Mieliście kiedyś takie sytuacje, czy coś, czy popełniliście błąd? Okej, popełniliście, jutro jest nowy dzień, możecie wybrać inaczej. tak, no totalnie. I jeszcze mamy ostatnie pytanko, i po tym pytanku będą jeszcze dosłownie jest 5 minut dla Was pytania. Muszę My jeszcze w ogóle. podłączyć się do ładowania, bo już Podłączyć jestem. sobie jeszcze do ładowania. Dobra, to damy chwilę Lali, a ja teraz czytam pytanie. W sumie na końcu mamy takie pytanie. Jakie rady byś dała dla osób, które w przyszłości chciałyby właśnie zostać nauczycielem high heels? Brać jak najwięcej lekcji z różnych stylów, segregować technikę, tak, czyli rzeczywiście starać się zrozumieć, nie tylko wiedzieć, bo co innego jest wiedzieć, a co innego jest zrozumieć. No i w moim przypadku to, co mi właśnie bardzo pomogło, no to też właśnie ten kurs i trenerski, i gdzieś tam właśnie wiedza z motoryki, wiedza po prostu o ciele. Super. Jeszcze jakieś może inne rady na zasadzie. Tutaj powiedziałaś bardzo techniczne. Jeżeli chodzi o nauczyciela, może jak mentalnie się przygotować do tego. Myślisz, że
Mogłabyś to To rozwinąć? właśnie już po raz trzeci to po prostu powiem, ale właśnie wiedzieć, czego się nie wie, bo to jest, to też świadczy o tym, że twoje ego jest we właściwym miejscu i że nie robisz tego, żeby właśnie podbudować swoje ego, tylko rzeczywiście masz coś do przekazania. Więc to jest myślę mega ważne, nie? Żeby być w tym punkcie, że jesteś w stanie na lekcji gdzieś tam siebie odsunąć na bok, a na pierwszym planie postawić swoich uczniów i że teraz to ich dobro i to oni są najważniejsi w tym momencie. Super, gdyby każdy tak myślał, to świat byłby piękny, bo tak naprawdę jako rola nauczyciela, no to jest naprawdę taka poważna rola, powiedziałabym, zwłaszcza nauczyciela high heels, tak jak wspominałaś, że tutaj chodzi też właśnie o zdrowie i dobrą postawę tancerza i tak naprawdę to jest taka rola, która dużo wnosi i jest mega odpowiedzialna, więc zgadzam się z Tobą w 100%. No dobra, słuchajcie, kochani, skończyły nam się pytania, nasze pytania, te, które ja miałam dla Ciebie przygotowane, więc fajna pogaduszka, pogaduszka taneczna, tak więc jeżeli macie teraz jakieś pytania tutaj do Lali, no to zapraszam, zapraszam, zadaj pytajcie. Teraz lub zamilknijcie na wieki. Ale ja jeszcze mam jedno pytanie z Instastory. Znaczy dobra, mam kilka, tylko że jeden, właśnie teraz otwieram. Jedno pytanie jest od Twojego ucznia i to są chyba takie śmieszne pytania, więc ja lubię śmieszne pytania. Od Kacpra generalnie. Tak. Kacpra? Znamy Kacpra? Tak, tak, tak. Znamy. Dobra, zaczniemy nie od Kacpra. Nacia jeszcze napisała, bardzo fajna rozmowa, poruszyłyście wiele ważnych kwestii. Cieszymy się. Super. Dziękujemy, Nacia, że byłaś z nami na żywo. Dobra, słuchajcie, mamy jeszcze pytanie takie. Czy jest coś w świecie high heels, co ci smuci, przeraża, denerwuje? Takie mamy pytanie. Nie wiem, ile mamy czasu. Mamy. Ja mam czas. Zależy, jak tam u ciebie. Ja mam. Nie, a tak serio, to co mnie przeraża? Przeraża mnie nastawienie na wyniki od razu. Przeraża mnie to, że to też nie jest nic złego, ale bardzo dużo jest osób początkujących, które nie tańczą nic innego jak high heels i tak nie powinno być. Tak nie powinno być, nie? Że jakby high heels powinien być takim, może nie, że dodatkiem, ale trzeba znać inne style, żeby fajnie tańczyć na szpilkach, nie? Tak. To jest jedna taka rzecz. Druga rzecz, to co gdzieś tam mnie przeraża, to właśnie łatwość i taka jakby, trochę bym powiedziała tupet, że taka bezczelność właśnie w braniu właśnie choreografii, drilli, sprzedawania tego jako swoje. Trochę też to, że właśnie bardzo dużo osób nie jest jeszcze gotowych na uczenie, bo powinno się najpierw właśnie uporządkować swoją wiedzę, a nie bierze się jeden kurs, który trwa na przykład 3 miesiące i potem jestem nauczycielem, uczę na szpilkach, no to rzeczywiście powinien być po prostu większy, głębszy proces, nie? Czyli tak podsumowując, to wydaje mi się, że brak cierpliwości. Brak cierpliwości, no. Mhm. Też tak myślę, że to nie tylko w heelsach, ale w różnych stylach jest tak, że ludzie od razu, jest teraz mnóstwo programów,
co jest super, ale ludzie mówią, dobra, to gdzie ten certyfikat, żebym mogła uczyć? Tak, no. A tak naprawdę ten certyfikat ma za zadanie po prostu wam dać taką motywację, taką pamiątkę. To jest pamiątka, to nie jest nic, gdzie nie wiadomo jaki certyfikat, to nie wydaje tego, nie wydaje jakaś, nie wiem, agencja, nie wiadomo, i to nie mówi ci, że masz iść i ucz. Tak tylko właśnie chciałam powiedzieć, bo na przykład dużo osób się mnie pyta, będzie certyfikat, a ja mówię, będzie dyplom. Tak, no, bo tak No to jest naprawdę tak naprawdę dyplom, to nie jest żaden certyfikat. certyfikat, no to wiesz, też musisz mieć na to odpowiedni papier, żeby wydać certyfikat, który jest, jak to powiedzieć, Tak, bo certyfikat, brakło że to jest mi słowa. certyfikowane przez jakąś Tak, instytucję, tak, które. tak, 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 Tak. tak, no, I dlatego. czyli, no nie wiem, właśnie kurs na trenera personalnego, który wydaje na przykład, nie wiem, firma Reps i po prostu, i możesz sobie uczyć z tym certyfikatem na całym świecie i tak naprawdę jest okej, okay, nie, A jesteś przy okazji, jakby, wiesz, że jesteś, ja mam ten kurs też tak? trenera personalnego, ale też nie uczę, znaczy w życiu bym nikogo nie prowadziła, aczkolwiek ludzie tak, ej, to może byś jak skończyłaś ten kurs, ja mówię, nie, bo się nie czuję gotowa, bo nie mam doświadczenia i w ogóle bym popsuła jeszcze człowieka, bo może i tam mam jakieś pojęcie, ale w życiu bym się nie czuła, żebym w ogóle kogoś mogła w ten sposób poprowadzić, więc tutaj też jest Tak, taka dodatkowa. no. Dla mnie Jeden kurs to jest jeden kurs, nie? Jakby to też tak. Ja też nie zabieram się za programowanie treningu dla, nie wiem, osoby, która chce schudnąć albo chce mieć trening na hipertrofię, czyli na po prostu masę mięśniową, albo na to, albo na to. Tylko ja skupiam się na tym, co pomoże moim tancerzom później po prostu na szpilkach, nie? W taki sposób warto widzę mieć tą działać. wiedzę, tak, zwłaszcza na Hillsach. Dobra, tutaj jeszcze miałyśmy teraz pytanie od Ale Maja. od Kacpra ja też chcę Dobrze, usłyszeć. usłyszysz. Dobra, będzie w takim razie. Idziemy tutaj jeszcze. Co myślicie o odwrotnej sytuacji, kiedy to osoba nie jest dobrym tancerzem high heels, bo nie ma dłuższego stażu, ale twierdzi, że uczy lepiej i umie uczyć? No to zależy, czy tak twierdzi, czy rzeczywiście tak jest. Na pewno nie ma też takiej sytuacji w tanecznym świecie i myślę, że w żadnym nie ma, że jest się nauczycielem, jak się nie było tancerzem, nie? No bo musisz znać to, czego uczysz, nie? Więc musisz się po prostu na tym znać, nie? Więc nie ma nic złego w tym, że nauczyciel, dajmy na to, no już nie tańczy, nie wiem, tak jak kiedyś, albo po prostu skupia się, głównie się spełnia w roli nauczyciela, no to jest w porządku, ale ten staż wcześniej, no po prostu musi być, musi zaistnieć, nie? Nie ma czegoś takiego, że ja jestem świetnym nauczycielem, ale tańczyłam 2 lata, nie? To nie. Ja myślę, że właśnie ci doświadczeni nauczyciele, nie to, że my nie w życiu, my po prostu mamy dalej po 20 lat, nie? Nie, no żartuję, ale to, co rozmawiałyśmy ostatnio, że to, co uważam za nasz wielki atut, to jest właśnie doświadczenie. I nawet młodzi, zdolni, super, mają mega skille, są mega przygotowani, to jednak to doświadczenie nauczyciela, który wykonał jakąś pracę jako tancerz, to jest po prostu super, bo wiadomo, że to jest tak, jeżeli chodzi o nauczyciela czy o tancerza, no to jest różnie z tą karierą, bo i bywa tak, i tak, i tak, i tak. Natomiast jak ktoś siedzi w tym temacie dużo lat i uczy, no to naprawdę uważam, że taka osoba, tak jak ty powiedziałaś, widzi już od razu, co trzeba poprawić w sekundę. Okej, okay, to, 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 to i to.
I ta osoba dzięki temu, że ma takie doświadczenie, że tyle przeszła, że tyle wyszkoliła osób, to naprawdę wie, o czym mówi. I to uważam za nasze taką super moc, nie? Że to jest to, nie? Że osoba, która kiedyś bardzo czynnie brała udział i ma swoje osiągnięcia i jakby miała ten swój mega czas, bo to też, nie wiem, wielu tancerzy myśli, że to też jest tak, że przez cały czas będzie tak o, latało, nie? No. Jakby można tak zrobić, ale też są takie wyboiste drogi. W ogóle żaden progres nie jest liniowy. To trzeba w ogóle wyrzucić z głowy. Nie ma czegoś takiego jak progres liniowy, który idzie po prostu tak, tam po prostu zawsze jest parabole. Tak. Też uważam, że to jest mega wartość tych właśnie doświadczonych tancerzy, nauczycieli, nie? Ja też myślę, że też taka wartość, która jest dodatkowa do tego, to jest to, że ja czuję, że naprawdę pewne kwestie mam poukładane, również mentalnie i jestem w stanie też popchnąć w odpowiedni sposób tancerza, szczególnie jeśli widzę naprawdę mega potencjał, to po prostu wtedy jeszcze bardziej inwestuję swoją energię i też po prostu samo nawet dobre słowo, nie, że ej, słuchaj, jest fajnie, jest dobrze, jest naprawdę spoko, ciśnij to, bo tutaj jest... Jest dobrze, jest potencjał i fajnie, dawaj dalej, nie? Super. I to właśnie też jest, jeżeli chodzi o nauczyciela, to jest taka rola, gdzie jeżeli naprawdę z czystymi intencjami to robisz i chcesz pomóc właśnie swojemu uczniowi, no to naprawdę to jest piękne, bo tak naprawdę niewielu nauczycieli umie to zrobić, żeby naprawdę z czystymi intencjami poprowadzić ucznia, bo wiadomo jak jest, czasami jest tak, że nauczyciel jak widzi, że ktoś się staje lepszy od niego, no to już jest, niekoniecznie mu pasuje, a tak naprawdę rola nauczyciela, taka nasza rola jest, żeby was wyszkolić, że później, żebyście nawet mogli osiągać jeszcze więcej i to będzie okej, bo to tak naprawdę uczeń przerasta mistrza, gdzie tak naprawdę taka nasza rola. Taka nasza rola i trzeba mieć to poukładane właśnie, nie? Że każde pokolenie, które będzie następne, ono powinno być lepsze. Tak. Powinno być lepsze, że taka jest naturalna kolej rzeczy, że my się rozwijamy wszyscy jako ludzie. I naturalne jest to, że po prostu w pewnym momencie się tą pępowinę odcina i po prostu ludzie idą dalej, idą w świat, nie? I myślę, że po prostu tak dla tancerzy po prostu fajnie by było, jakbyście pamiętali właśnie o swoich korzeniach i odnosili się do tego z szacunkiem i super, ale to jest naturalna kolej rzeczy, że każde pokolenie będzie po prostu, każde następne pokolenie będzie lepsze od swoich nauczycieli i to jest normalne. Tak, to jest w ogóle coś pięknego, jak uczysz kogoś, ktoś wyfruwa z tego gniazda i przekazuje tą wiedzę, ale jednocześnie wasza relacja nauczyciel i uczeń jest pełna wdzięczności i takiego wsparcia i ja z większością, znaczy może nie z większością, bo mam też osoby, które po prostu odeszły i see you, nara i to jest okej, no jakby to jest ich wybór, nie? Ja zawsze wspierałam moich uczniów i też właśnie mam kilka osób, które wyfrunęły pod moich skrzydeł. No i mam super z nimi kontakty i mówię, idźcie, rozwijajcie się, jestem mega dumna z nich i ta relacja między nami jest pełna takiego, naprawdę takiego wsparcia. No, i o to takiego ciepła. Tak, takiej wdzięczności, że ta osoba
nie odcięła jakiejś pępowiny, bo różne sytuacje się zdarzają, ale fajnie właśnie wy uczniowie, to będzie apel do was, że jak jesteście, to wiedzcie, że my chcemy dla was jak najlepiej i jesteśmy po to, żebyście rośli. Natomiast też fajnie, jak tą energię nam dacie na zasadzie takiej ciepłości i takiej wdzięczności, takiego nie, że musicie się kłaniać nie wiadomo jak, ale takiego fajnie, nie? Że prowadziłaś mnie, nie? Takiego szacunku tak. W jakiś sposób w te dwie strony, nie? Oczywiście. Tak. Więc wydaje mi się, że to wtedy jest takie, no takie super, no takie, czuję się spełniony wtedy jako nauczyciel i tak z wdzięcznością patrzysz na tych uczniów, nie? Tak, tak. Tak, takie przemyślenia ostatnie. Tak, a dla nas to jest też największa nagroda. Tak. No, że naprawdę to doceniamy, nie? I to jest super. Tak. Zgadzam się. Dobro. Słuchaj, mam jeszcze pytanie, ale to od Kacpra. Dawaj od Kacpra. Jakie jest twoja ulubiona grupa w Warszawie i dlaczego Advance? Bo są to moje rasowe konie, które trenuję już długo. Czekaj, coś mi się włączyło na kompie, no, kontynuuj. I tak, ja profiluję to na Horses by Lala i tak. Ej, no, właśnie, tak, a propos horsing, to właśnie też jest twoje zapytanie drugie. Więc właśnie dlatego nie wiedziałam, czy ja mogę to poruszyć. Ale tak, drugie pytanie jest takie, że jaki jest twój ulubiony sport poza high heels? I dlaczego to hobby? Dlaczego to hobby horsing? Dobra, to są nasze takie wewnętrzne żarciki, także pozdrawiamy Kacpra i przechodzimy do poważniejszych rzeczy. Poważniejsze rzeczy tutaj. Nie wiem, czy się już skończyły, czy nie, ale generalnie... Jezus, ile my już w ogóle gadamy, właśnie. Boże, dlatego strasznie długo. Ostatnie pytanie, jeżeli ktoś ma, jeżeli nie, to kończymy imprezkę i... No i kończymy gadać, bo już półtorej godziny prawie będzie zaraz. No, hit. No, ale było bardzo fajnie, bardzo, bardzo miło. Nawet nie było aż tak dziwnie z tym telefonem. Powiem ci, że bywa dziwnie, jak się samemu gada do telefonu, ale właśnie chyba jak tak są takie konwersacje, to też jakoś raźniej, słuchaj. No czułam się, jakbym rozmawiała z tobą tak face to face, tak jak zazwyczaj tak, gadamy. Tak, więc no, fajnie. Miło i przyjemnie. Tak jest. Słuchajcie, nie ma żadnych pytań, mieliście szansę. Te pytania, które pojawiły się, to już odpowiedziałyśmy. No i co? Będziemy kończyć w takim razie. Dala, ja ci bardzo w ogóle dziękuję za to, że się zgodziłaś. Myślę, że to jest mega wartościowy live. I tutaj jeszcze Nacia chciała powiedzieć, to ja chciałam na koniec tylko powiedzieć, że jestem mega wdzięczna za to, że mogę się od ciebie uczyć. Twoja taka praca to top. O, dziękuję bardzo. Super, cieszymy się, że jesteś z nami i chyba jesteś z nami tutaj w Wrocławiu. Jak nawet cię nie ma z nami, to super, że się uczysz od Ali, człowiek i gdzie jest. Bo nie chodzi tylko o to, że tylko w Kejliszy to jest dobre miejsce, bo wszędzie, gdzie są ci wszyscy nauczyciele, których zapraszamy, to jest to dobre miejsce. Jesteście u dobrych ludzi. Słuchajcie, no dobra, to kończymy. Jeszcze raz dziękuję ci za tą rozmowę i cieszę się, że mogłyśmy po prostu sobie tak pogadać i no i co? Tak, ja też dzięki bardzo, bo myślę, że poruszyłyśmy kilka fajnych kwestii, o których może nie wiedzieliście, więc myślę, że fajnie i było bardzo przyjemnie, więc dziękuję bardzo. Dziękuję. Myślę, że Lala będzie miała jeszcze warsztaty u nas, na razie ma ten trening intensywny, jesteśmy właśnie w trakcie, po pierwszych zajęciach, więc tak, no patrzcie, co się tam u nas dzieje, bo się dzieje.
bo się dzieje, jest fajnie, tańczymy sobie i wszyscy są szczęśliwi. Dobrze, i kochani. Jest fajnie. Tak, i jest fajnie. I to najważniejsze. Dobrze, kochana. Dzięki. Kochani, dziękujemy. Do zobaczenia. Buźki, buziaki.